Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę pewny manewr, który zrobiłem. No niestety męczyło mnie to 3 dni. 3 dni, 3 noce. Mam nadzieję, że się Daniel nie pogniewa, ale musiałem to zrobić. No bo chciałem to zrobić. Zaraz podjadę. Tak, zrobiłem sobie nowe podwozie do tego EU07 488, dlatego, bo chciałem, żeby on ciągnął więcej wagonów, wszystkie moje Intercity, jakie posiadam. No wiesz, zawsze się jeździ przez weekendy Warszawa-Opole takim składzikiem i teraz się fajnie prezentuje, ale to nic nie szkodzi, bo podwozie wykorzystam do innej lokomotywy, a inna lokomotywa, czy tam Prolegio, to może ciągnąć dwa wagony. No Intercity dwa wagony mi tylko ciągnął, miał w ogóle słaby silniczek, ale nie szkodzi. Wykorzystam tą podwozie z silniczkiem, co mi Daniel zrobił, do tej EU, do innej lokomotywy, która może ciągnąć jeden czy dwa wagony, ale nie będzie to na pewno Intercity. To się teraz ładnie prezentuje, a że nie ma sieci trakcyjnej, to pomaga spalinowóz i fajnie się prezentuje. Spalinowóz pomaga tam, gdzie nie ma sieci trakcyjnej, ale to nie jest na straconej pozycji, prawda? Dlatego, że jak zdobędę jakąś układ jazdy z bardzo mocnym silnikiem, który uciągnie minimum 5-10 wagonów, no to sobie zrobię z powrotem. Na razie jest bez silniczka, ma układ jezdny bez silniczka, ale dzięki temu może być w pełnym składzie Intercity, a może go ciągnąć raz Ludmiła, raz Gagarin, raz inne. Pomaga tam, gdzie nie ma sieci trakcyjnej.
Intercity w pełnym składzie. To, że torem mi się dużo bardziej podoba. Także tamten układ jazdy dostanie inna lokomotywa, prawdopodobnie kartonowa, prawdopodobnie też EU07, ale zobaczymy, jak się uda kuzynowi wydrukować. Tylko że tamten będzie już Polregio i tamten może ciągnąć dwa wagony, tak jak to ciągnęła ta moja EU Intercity. Ale mnie męczyło troszkę, bo chciałem, żeby te wszystkie wagony były podpięte. Ale nie szkodzi. Na razie tak mi się podoba. Zajebiście. Ciągnie je spalinowóz. Także teraz będę mógł tutaj podpinać albo Gagarina, albo BRD-18, albo jeszcze inną lokomotywę, która będzie pomagać w składzie Intercity, tam gdzie nie ma sieci trakcyjnej. A u mnie sieci trakcyjnej nie ma. I musi pomagać spalinowóz. Teraz w Intercity w pełnym i w pięknym składzie.